Ci mężesz, bo jestem pepetym Niemc. Witam was w moim gospodarstwie. Będziemy pasować sobie sumę. Bo 8 jeszcze jęczmionki, jedno pole. Jęczmienia, przepraszam, nie jęczmionki. Jęczmienia, jedno pole. Drugie niestety nie udało się, przyszedł deszcz. No i... No plan. No, można delikatnie powiedzieć, zypał. Wilgotnie trochę przywysoka. Więc nie ma sensu tego kłosić. Więc pasujemy. Słomę jako taka tam przebiało, ale mamy ziarka, ziarno, niestety się no nie udało tego ogarnąć. Z tym ma sensu dać i ogarniać. Więc wiecie, żeby nie było, że człowiek będzie siedział, odbił prasę i po prostu będzie pasował. Skąd umie takie pieniążki, bo ktoś pewnie zauważył, że jest ponad 200 tysięcy na koncie. Proszę Państwa, stało się to, co mówiłem. Czyli sprzedałem case'a 42-30 i sprzedałem 30. Tak, sprzedałem te dwa ciągniki z tego względu, że case'u się troszeczkę zaczął sypać, bo jednak trochę roboty miał. Przy ciężkiej, to się mówi. No i troszeczkę się wykończył. On ma 30 tego bakulaku, że wiadomo, takie roboty mocnej nie miała. Została sprzedana. Co do pysków i do alomozów będę ją trzymał, nie ma sensu. Tyle co pyszczy, co i zarówno alomozów się, to sieje sobie tym ciągnikiem. Bo na razie w planach miał być ciągnik case. Nie ukrywam, miał być case długi. A niestety, no, nie pykło gościu, bo sprzedał ciągnik. Teraz będę szukał ciągnika innego, a jak nie, to do końca sezonu będę tylko, można powiedzieć, z dwoma ciągnikami na gospodarstwie, czyli z tym case'em, jak i z, no, z klasem. Więc tylko tyle będę powiedzieć. No wiadomo, jeszcze przepraszam, będzie mam internationala, no ale tego waszego ciągnika to praktycznie nie liczę jako ciągnika do gdzieś jakichkolwiek prac, bo to nie ma sensu. Więc zostaje mi tylko z dwoma ciągnikami, może coś tam się udało ogarnąć jeszcze. Właśnie pod tym względem szukałem jakiegoś fajnego ciągnika, szczerze tak 150 tysięcy, no ale na razie nie wiem, czy będzie sens tutaj dokupywać jakikolwiek inny ciągnik. Wiadomo, że do pysków taki duży ciągnik, no to trochę średnio będzie wyglądał, no ale co? Nie ma co się smucić. Trzeba robić tym, co trzeba jest. I powiem, to po co sprzedawałeś? Mówię, powiedziałem praktycznie na samym początku. Po prostu ciągnik już się wypał. Po swoją budowę wtedy w przewałku zaczęło tam się pnocić. Myślę, że parę dobrych pieniędzy wziął. Bo za cały wziąłem 85 tysięcy złotych z małymi groszami. Tam głosiłem 5 tysięcy, głosiłem 10 tysięcy, 7 tysięcy, może głosiłem. Bo miało być ogólnie za to, żeby wam nie zebrać 93 tysiące w leśnym stylu, na dalszym nosić 5 tysięcy pół w leśnym stylu. Takiej kwoty zeszliśmy. No co zrobić? No trzeba się ratować, nie ma tutaj też co kombinować. Case poszedł za 70 tysięcy, chyba 68 tysięcy z nawigacją ze wszystkim. A no 30 za następną kwotę, więc to już proste do obliczeń jest. Dużo nie wziąłem na 30, myślę, że troszeczkę więcej wezmę. No wszystko w cenie była, no ale no, też już tam defekty miała być, wiadomo. Trudno, niech to lepiej idzie w świat, niż mam się martwić. No, ikony poszły na sprzedaż, no i tyle w temacie. No ale co mam tu smucić? Nie będę się smucił, szukam sobie jakiegoś innego ciągnika, na razie w późniejszym czasie i to wszystko. Nie ma to się smucić, tak naprawdę mówiąc. Ogólnie sumę, która teraz aktualnie pasuje, będzie prawdopodobnie przeznaczona na
sprzedaż. Na sprzedaż miałem jeden kawałek. Bo nawet w sumie jeszcze mam tyle, że no bez sensu mi ją trzymać tutaj na gospodarstwie, więc znalazłem kupca właśnie i będzie właśnie miał tą słomę ode mnie, więc znaczy to nie tylko popasować mu i on sobie to zabierze. Zobaczymy ile jeszcze tego będzie, ile zrobimy, na pewno jęczmienka idzie na sprzedaż. A żytnia i przyżytnia słoma zostaje do ścielenia. To wszystko w temacie, no co, nie ma co się tam smucić, nie ma co to cudować. Trzeba się będzie jakoś porozwijać. Szkoda mi z jednej strony, ale powiem szczerze, czemu też z jednej strony nie sprzedałem 30 czy case'a? No teraz wiadomo, 33 FPS, 34. Ale powiem szczerze, że bez nagrywania mam po 50, więc no. No to już jest różnica, a tak to miałem tylko 20 parę FPS, no więc trzeba się jakoś było ratować. No ja trochę zamulałem te maszyny, co niektóre. Dlatego też musiałem strzelać. Po to, żeby trochę to odmurzyć. Właśnie. Wiadomo, choć mi się to wygląda ta prasa w tym case, no ale nic na to wszelki nie poradzi. Musi być to tak. Mamy ten sezon. Pochodzić tak teraz do końca. Najgorzej to jest z tym, że przyczepa już nie działa tak bardzo do większej wielkości ciągników, jak posiadam. No ale to tam wiecie, no nie ma co się smucić. Przyczepa też będzie wymieniana zbierająca na większą, więc nie ma tego złego, bo ja jestem generalnym gościem, którym właśnie kosi wypowiedzę, że jeśli większą szczepę, to mnie zatrudni do odwozu, tak można powiedzieć. Dodatkowy pieniążek będzie w tym momencie. I to podejrzewam niemałe, no bo tylko mówię, kwestia tylko, żeby szczepę kupić. Szczepa jest ogarnięta, znaczy inaczej. Szczepa jest wstępnie szczepę znalazłem. Za też nie mają pieniądze, po 70 tysięcy szczepę. Ale powiem szczerze, no warta pieniędzy, więc pewnie zawita na gospodarstwie na tym odcinku, bo pewnie już będę chciał sobie ogarnąć trawy właśnie na gospodarstwie, pewnie zrobię to w pyzmę, jeszcze tego w 100% nie mam pewności, bo tak, na pewno wiem, że tutaj obok, tutaj sobie jeszcze jest łąka, będę chciał właśnie przeznaczyć to ewentualnie na kiszonkę, a właśnie resztę na siano, bo trzeba się będzie pokombinować z tym wszystkim. Wiadomo, budżet fajny, budżet miał być na dom, na wszystko, ale no, trzeba troszeczkę też pokombinować będzie, żeby jakoś uciągnąć finansowo. Ale nie ma tego złego, jakoś tam powoli można sobie to będzie rozwijać, tak czy tak, to się nie ma co przejmować. Pod tym względem ogólnie nie powiem, szukam ciągnika nawet większego niż ten, nawet w granicach 150 koni, jakiegoś używkę, z tego względu, że chcę mieć ciągnik większy. Miał być to ciągnik mniejszy, ale stwierdziłem, że jednak nie ma co się cofać, trzeba iść do przodu z maszynami, silnikami. No i szukam tak ze 150 koni właśnie pod przyczepę na szybkiej skrzyni, co dla mnie jest najważniejsze. Wiadomo, że klas ma już tą szybką skrzynię, bo tam 53 na godzinę leci. Ok, jest ogólnie też jest zajebisty w transporcie, bo ma 45 na godzinę, ale ok, jest jeszcze mały. Ale przyczepy, które będę chciał, klas będzie idealny, a macie czego właśnie silnik, który kupię prawdopodobnie kolejny. Będzie ważyć go w zastępstwie, jakby coś tam się stanęło, bo to wiadomo, czy ten klas, czy to którykolwiek ciągnik jest ciągnikiem używanym, to nie jest tylko nówka maszyna, która jest, no to jest tylko i wyłącznie hodowarka na gospodarstwie i zgrabiarka. To są typowo nowe maszyny, które były kupowane, a reszta są maszynami używanymi, więc tutaj nie będzie fajnie, sami rewitują, zajebiście.
Wiecie, maszyna może się zepsuć, stara, nawet ma obowiązek tego zrobić, tak? A więc tutaj nie ma co czudować, nie ma co kombinować. Więc teraz wspomniałem, pewnie będzie tak 150 koni ciągnik zawity na gospodarstwie. Mniej więcej wiem, jaki ciągnik będę chciał. A powiecie, co? A teraz co z tym? Tu już zamówiony jest do case'a. Do tego case'a, wiadomo, jest to kawałek wielka, bo to jest 115 koni. No ale co zrobić? No, która szczerze nie używam aż tak często. Tu to będzie tylko do złożenia słomy i do złożenia bolotu. Więc dla mnie nie ma jakiejś tutaj większej problemu, żeby do takiego ciągnika założyć tutaj i mieć po prostu. A to tam psuje się gdzieś jeszcze jadzie? Po prostu, żeby to mieć. Wiecie, w zanadrzu tylko tura. Tak. No myślę, że tutaj będzie żadnych problemów. Wszystko to radało. Więc zobaczymy, jak to wszystko finalnie wyjdzie. Na razie nie chcę iść do tyłu, chcę iść do przodu z koniami. Wiadomo, że Klas ma naprawdę najwięcej koni, bo ma 165 koni. Dlatego naprawdę do niego maszyn nie mam. Ale tu już jest kwestia czasu. Maszyna jutro też przejdzie przez taką prawdopodobnie, bo to będzie też od chłopaków używana szczepa. Mają właśnie, bo gościu wymienił na nówkę. A ja po prostu biorę i odkupuję to tam, gdzie był właśnie klas kupywany. Więc tu nie ma problemu. Trzeba z jakaś radzić, tak? Po co na przykład gdzieś po świecie, jeśli wiem, że chłopaki tam gdzieś mają maszyny w miarę w dobrym stanie, oni to przejrzą i to wszystko. Więc po co będę jeździł i jak to się mówi, popalił z maszynami, jeśli wiem, że to będą sprawdzone maszyny. Na razie wiecie. Case, powiedzie, przepraszam, jestem case'em, bo w case'ie się jeżdżę case'em, dlatego pewnie się myli. Ale klas, wiadomo, jeszcze tak dużo nie dostał po garach, no bo co, dostał w silniku 4-metrowym i to praktycznie wszystko było, tak? Bo w pługu tam akurat nie był ten pług do niego kupowany, to był pod case'a właśnie kupowany. Ale zobaczymy, jak to wszystko finalnie wyjdzie. No chciałbym jakiś nowy, fajny ciągnik, bo szczepę wybierającą. Szczepę też trzeba będzie teraz wystawić, a może się jakoś dogadam i po prostu jeszcze dam wyliczenie na właśnie szczepy, drugą szczepę, którą wezmę. No ciekawie to będzie, moim zdaniem wszystko adekwatnie będzie to zrobione i to powinno być elegancko. Wiecie, no trzeba się rozwijać, tu też będzie od chłopaków właśnie ściągnięty. Nówka, tu też 35-30 tysięcy trzeba dać, to nasz 600 będzie po dźwigu, więc tutaj jeszcze będzie lepszy, nawet jak tamten, bo tamten miał tonę 200, więc to jest taki no, tego dźwigu więcej, nie w tych momentach naprawdę się przydaje, więc lepiej mieć większy tutaj, powiedzmy, udźwig, bo różnie to bywa lodowaką, różnie to bywa ogólnie z każdą maszyną, którą posiadam w gospodarce, bo to wszystko być może zależne będzie, jak to będzie wszystko się sprawdzało pod tym względem. Czemu ja mówię cały czas pod tym względem? Ja tak przeuważyłem już kilka odcinków, jak mi praktycznie od swojego profilu właśnie te słowo. Ale tak bywa. Więc mówię, to jakieś zostanie tura. Chciałem, żeby. No i znam tak, po co mam się cofać ściągnikiem? Chociaż szukałem jakiegoś, nie powiem, niuchcia jakiegoś, szukałem 50 koni czy coś w tym stylu. No ale powiem chyba szczerze, to się nie płaci, nie opłaca. Więc zobaczymy. Wiadomo, miał być dom będzie zrobiony, postawiony. Tutaj się nie przejmuję pod tym względem. Dom będzie postawiony, nawet do wyboru kredytu. Bo i tak co podnosi na ta kwota, która aktualnie jest na koncie, poszła. A to wszystko to raczej myślę, że reszta zbóż czy i mleko da mi mniej więcej tą kwotę, która powinna pójść na dom. Ja dopiero zaliczkować wszystko będę w sierpniu. Zaliczkowanie 10% kości do 20, więc 770 tysięcy. Postawienie domu z wykończeniem ze wszystkim, bo to jest jedna ekipa, która będzie to robiła. Jedna osoba, która właśnie też wykończa od nich dom, czyli domiecie
armatura, miały montaż, czyściutko. Czyściutko nawet, kuchnia, meble, czyściutko będzie właśnie ta firma odbyła. Więc mówię 20%, no to nie ma jakiejś tam zbytniej tragedii. Do 770 tysięcy, no to ile będzie 140 tysięcy? Coś tak na szybko liczę. Około 150 tysięcy trzeba je dać właśnie tej ekipie, żeby na start po prostu przyszła i zaczęła coś to ogarniać. Chociaż tak pewnie z tego co wiem, to termin mają powiedzieć na pod koniec października, początek listopada, ale powiedzieć, że oni się nie przejmują. Powinni to, jeśli wyleją fundamenty, wszystko to przygotują, to już raczej wiecie, murowanie, to wszystko nie będzie miało być żadnego problemu, nie będzie. Mogą na zimę to robić, więc aby tylko to zrobić do września, nie do września, tylko do marca, więc no, tak to proszę Państwa będzie. No, kosztowne, kosztowne to będzie, no ale wiadomo, obrona też kosztowała 550 tysięcy, całościowo, więc to też to się nie ma co dziwić. To trzeba jakoś tutaj sobie po prostu będzie jakoś konkretnie radzić. Walczymy teraz tam od końca z tym żytem, z tą sobą. Czekajcie, ile ogólnie upasowaliśmy kulek? 11 kulek. To nie tak źle. 11 kulek. Trafię to jeszcze żytnia pójdziemy, bo o kurwa, ponieważ tu wózek został. Faktycznie, jaki kuźwa, ślepy byłem. Muszę ten wózek przyjechać, po ten wózek, ale ciała dałem, bo przejeżdżam przecież przez asfalt. A ten wózek zostawiłem. No dobra, ten wózek to mnie nikt nie wezmie, bo to wiadomo, że wszyscy sąsiedzi są miarę tacy występni. A właśnie kiedyś mówiłem o działce, którą właśnie chcę kupić. No to jest właśnie ta działka. Ona kosztuje 30, że mam nie zagrać, 38 tysięcy. 37 tysięcy. Więc, no bo, czekam tylko aż ten owiec zejdzie, będzie ogarnięty i to wszystko w temacie, proszę Państwa. Więc, no, zobaczymy jak to finalnie wyjdzie. Dzięki, że się z gościem dogadam. Właśnie nie no, że jestem dogadany, ale walić już prawie w 90%. Myślę, że mnie nie biciula. A i będzie to elegancko. Kurde, czekam aż te żniwa zrobi. Ja kupuję tą działkę, bo tu akurat będzie pasowne. A tutaj ta działka będzie kupowana w przyszłym sezonie. Bo trzeba ją wykupić, bo tak 3 lata, tak 3 do 5 lat wykupić te dzierżawy, jeśli będzie możliwość, no teraz będzie możliwość właśnie wykupu przez tego właściwościa, bo po prostu żałem z mojej ziemi i jeszcze chciałbym sprzedać inne działki. Niedużo, mam jeszcze chyba z 3 hektary ziemi ogólnie, ale co jest najlepsze, to jest działka, już wam pokazuję. To jedna działka, która tak naprawdę ze mną posiaduje. I to jest ta działka i to jest 4 hektary. No i właśnie on to miał i tutaj tylko to dzieliło. No tylko ten kawałek ten i ten. A najpierw tego nie będzie sprzedawał, bo jeszcze wiadomo, że może być tak, że jeszcze nie schodzi na metę, dopiero za rok czasu. Więc dopiero wtedy kupimy sobie nie w tym. Nie na tą wiosnę, tylko jeszcze kolejną wiosnę kupimy właśnie tą działkę. Wtedy pewnie to wszystko złączymy jako jeden większe pole. I wtedy to zobaczycie, jaki to będzie potencjał. Właśnie może przesadziłem, bo płaskie, znaczy może łączyć to nie będę. Ale tak zrobię, żeby po prostu wyrównać te niektóre kawałki. Miałem możliwość, to mnie kosztowało, bo nie zwróciłem to uwagi. 200, ile? 200 tysięcy, 246 tysiące. No wiadomo, plus notariusz, no to tam 250 tysięcy liczyć trzeba będzie dać na tą ziemię, więc no to tam nie jest jakoś źle, ale taka kawał ziemi jest. Tam się mogę porwać na to, ale myślę, że
to będzie w miarę dobra ziemia i powinna tam fajnie plonować. Trzeba kombinować. Jeśli będzie możliwość wykupu czy kupna, to tam przekupywać tej ziemi jak najwięcej. Tylko dobrze właśnie, że trafiło się tak dopiero za 2 lata. Więc myślę, że to już będzie pospłacane. Te kredyty bynajmniej te, co będą najważniejsze. A zobaczymy później. Bo to ciężko by powiedzieć, tak jak to tam wyglądać będzie w przyszłości. Bo obawa na razie nie jest spłacana. Tutaj ostatni kredyt z ziemi właśnie schodzi dzisiaj, a miesiąc, przepraszam, schodzi mi ostatni kredyt, więc zobaczymy jak to wyjdzie, ale na 13 tysięcy jeszcze będzie w portfelu, więc tutaj będzie dość fajnie pod tym względem. No i ja tu się bardzo z tego będę cieszył, jeśli to wypali, tak? No trzeba kupować tej ziemi, wiadomo, im więcej ziemi, tym większe dopłaty, tym wszystko większe, będą też z jednej strony więcej pracy, no bo jednak 80% zazielenienia, tego wszystkiego, jeszcze teraz będzie dojdzie ugorowanie, jeśli to kupię, no to też tak, no nie za ciekawie, można powiedzieć, będzie, no ale pod tym względem ja już mam działkę wybraną, którą mógłbym już dożywotnio sobie ugorować. Bo nie mam problemu. I tam chyba jest, nie wiem, 60 arów, 70 arów. I to mogłoby być dożywotnie, można powiedzieć, ugorowany i to też by tam wypali, tam nie ma, że boli. A trzeba będzie myśleć, tak, bo to co zrobić, no tak. W życiu, jak to mnie realnie, to mnie realnie trzeba grać, tak? Nad tarami, nad grajami, ale wiadomo, jeszcze są mąki, nie mąki, to też inaczej się przelicza. Jeszcze onych typowo pól tak dużo nie mamy, niby, wiadomo, patrząc na farmingowe. Kretary, chociaż mi się zdaje, to jest, powinno być, to nie jest jeden do jednego, bo tutaj w życiu realnym jest 8 ton z pół hektara, jak się nie mylę, chyba. Czy tam 7? No to już to ile musiałbym palić sypać. Przepraszam. Chociaż wiem, że bez tera podobno sypało 11 ton teraz i tam, więc no to szacun. W takim bądź razie. Więc mówię, no tutaj jakoś tam trzeba będzie pokminić. Tego mówię, na razie Indo Investor wybuduje teraz jakoś tam tych mocno maszyn. Teraz te ciągniki, jedyne co mówię, teraz kupię ten ciągnik. Prawdopodobnie. Zresztą mówię, tu już nie jest tak gwałt. Wyślą tu raz zamówionego tego case'a. No to dobra, no ten case zostanie pod dupce. Zostanie pod dupce teraz może więcej, no bo tak. Rzutnik, pług, beczka. No, na klasy na razie takiego sprzętu nie ma. Rzutnika nie mam zamiaru wymieniać, bo na tego gnoju tak dużo nie włożę. Na gnojowicy też tak dużo nie włożę. Na razie inaczej. Gnojowicy włożę, ale włożę to miałem możliwie, bo tam co 60 beczek nie wywiozę. 70 beczków, 70 beczek nie wywiozę tą pośmietką. Tym ciągnikiem to też bez problemu. 60 tysięcy litrów jest w jednej szopie, 100 tysięcy jest w drugiej. Tam bez problemu tam. 75 beczek to się tam da bardzo tą szmitką pojechać i wylać. No bo co, jak to jest blisko, no to 5-6 beczek dziennie, gdyby nawet, wiadomo, do 10 można pociągnąć. No to co, 6-7 dni, maksymalnie 2 tygodnie i mamy już wszystko wylane, więc to się nie ma co śpinać. Dzisiaj nie ma co spinać i tam blisko na ludzie. To moim zdaniem nie jest tak źle. Beczki nie miałem, bo nikt też tam. Nie walę jakoś tam potężnie, bo będzie czego to wiedzieć. Mogę go szwendlać, to nie ma problemu. A obornik też nie jest. Na sumie nie biorę, no bo sumie to tak mam swoje nadmiar. Więc po co mi tutaj cudować, tak?
mordeczki. No nie przedłużam. W dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli takie już nie mi się składało, to zostawcie łapkę w górę, komentarz, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć.